Tylko kilka dni zostało nam na podjęcie decyzji, komu powierzymy los Ełku, powiatu ełckiego i gmin na następne 4 lata. Do udziału w wyborach samorządowych zachęcają kampanie społeczne. Idź i głosuj świadomie. 21 listopada 2010. Z reguły w Ełku do urn idzie mniej więcej połowa uprawnionych do głosowania. Jak będzie tym razem? Wygląda na to, że nieźle. Tak zamierzam. No bo chcę uczestniczyć w tym, co się dzieje. Jestem obywatelem, dlatego muszę uczestniczyć w wyborach samorządowych. Chce pan mieć wpływ? No oczywiście, że tak. Przed postawieniem krzyżyka przy wybranych nazwiskach warto poznać kandydatów. Większość wyborców tego jednak nie robi. Z wiedzą o wyborach samorządowych jest jednak już dużo lepiej. No prezydenta, samorządy. Wybieramy prezydenta i wybieramy radnych. Idziemy Radę Miasta, czyli samorząd, Radę Powiatu, Radę Gminy, prezydenta, wójta i przedstawicieli do Sejmiku Wojewódzkiego. O mandaty radnych miejskich, powiatowych i gminnych ubiega się prawie 750 osób. Wybierać ich będziemy 21 listopada. Ci, którzy lubią głosować rano, powinni pamiętać o zmianie godzin otwarcia lokali wyborczych podczas tego głosowania. Te wybory samorządowe będą troszeczkę w innych godzinach niż zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj były od 6 do godziny 20, natomiast w tych wyborach zostały zarządzone od godziny 8 do godziny 22, czyli jest to różnica w ostatnich wyborach, bodajże do Parlamentu Europejskiego mieliśmy właśnie taki przykład, kiedy były to w innych godzinach wybory. Do lokalu jak zawsze bierzemy dokument ze zdjęciem. Podstawowy to dowód osobisty, ale dopuszczalne są również prawa jazdy, paszporty, legitymacje ubezpieczeniowe, a nawet stare dowody książeczkowe, byle zdjęcie było wyraźne. Do głosowania dostaniemy 4 karty. Na karcie białej będziemy mieli nazwiska z kandydatami do Rady Miasta Ełku, natomiast na karcie żółtej będziemy mieli kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ełckiego. Na karcie niebieskiej będziemy mieli kandydatów, którzy są zgłoszeni do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i na karcie różowej będziemy mieli w kolejności alfabetycznej umiejscowionych kandydatów zgłoszonych w wyborach na prezydenta miasta Ełku. Ełku funkcjonować będzie 28 obwodowych komisji wyborczych i 2 zamknięte w szpitalach. Głosują osoby na stałe zameldowane w Ełku. Osoby spoza Ełku, które w czasie wyborów będą tutaj, mogą się dopisać do spisu wyborców. Mają na to czas do 19 listopada.